Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam nowe portale w świecie Fortnite oraz możliwe lokacje, w których także się pojawią. Wczoraj po efektownym starcie rakiety ujrzeliśmy pierwsze skutki uboczne działań przybysza. Jak już na pewno wiecie, na niebie świeci ogromne rozdarcie we włóknie czasoprzestrzeni, które prawdopodobnie będzie się powiększać i dosłownie wpuszczać do świata Fortnite różne rzeczy. Pierwszą miejscówką na mapie, która stała się ofiarą czegoś, co można nazwać portalem, jest samotne schronisko. Wczoraj dopiero formowało się tam dziwne migotanie, a dziś rozwinęło się i dosłownie porwało do środka tablicę z przywitaniem. To jednak nie wszystko. Kolejny portal zaczął się formować na zniszczonym przez meteor znaku motelu na północnej części mapy. Myślę, że podobnie jak w przypadku samotnego schroniska, ta anomalia także zacznie pożerać, jeśli nie zamieniać, poszczególne elementy. A do końca sezonu czwartego zrobi się miejsce na nowe miejscówki, a przynajmniej jedna z nich, jak już mogliście usłyszeć, będzie w motywie Dzikiego Zachodu. Fortnite Battle Royale X na swoim Twitterze udostępnił kilka ciekawych linijek tekstu z plików gry, które prawdopodobnie kierują na przeróżne elementy wystroju różnych miejscówek, których nie ma jeszcze w grze. Możemy wyczytać o na przykład ciągu sklepów, w którym byłaby kwiaciarnia, sklep z książkami, NOMS, czyli sklep, który jest na przykład w sklepowej sedybie, oraz stojak na ubrania. Udostępnią także listę rzekomo nowych wzmianek na temat miejsc w plikach gry, ale na przykład Toilet Factory moim zdaniem jest zestawem danych o Flash Factory, czyli spawalni spłuczek, a po prostu w plikach gry ma nieco inną nazwę. Tak samo Stadium, czyli po prostu stadion, a Strip Mall, po polsku ciąg sklepów, mógłby być sklepową sadybą. Są to miejsca, które mamy już na mapie. Jedyną nowością, której mogłem się doszukać, to Mesa, o której już wam mówiłem. Zajrzyjcie do filmiku w prawym górnym rogu, jeśli chcecie wiedzieć więcej. Dodał on jednak do swojego tweeta w nawiasie, że są to nowe pliki z aktualizacji 4.5 i są to nowe lub zmienione lokacje. To znaczy, że na mapie pojawią się nowe miejsca, a te, które znamy, przynajmniej część z nich, zostanie cofnięta w czasie. A do tego ujrzelibyśmy nawet ekspansję mapy. Co ciekawe jednak, pliki Dzikiego Zachodu nie są jedynymi rzeczami, które cofają nas w czasie swoim motywem, ponieważ nadchodząca do gry nowa broń, Tommy Gun, datami prototypów i produkcji mieści się w pierwszej połowie XX wieku. W ramach ciekawostki, teraz pokażę wam jej wygląd 3D oraz dźwięki, wykopane z plików gry przez Crossa na Twitterze. Poza tym, nawet sam wygląd detektywów, najnowszych skinów na ten moment w sklepie, moim zdaniem przypomina mi wcześniej wspomniany okres czasu. Do tego, Fortnite Battle Royale X udostępnił listę smug lotni, które prawdopodobnie ujrzymy w sezonie 5. A byłyby to efekty lodu, gwiazdki i paski, złote rozgwiazdy, winorośla, glitch, jedna za to jest jeszcze nieznana. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.